are you from? I'm Polish, from Poland. Polish. Ah, yeah, yeah, okay, nice. You don't mind I take a... No. You don't mind? Yeah, I'm making... I have a YouTube channel, yeah, you know. YouTube the same. You got the same? Yeah, yeah, oh, nice. You traveling a lot around the world? Or? I was before in England, 5 years. In England? I have motorbike and go around to the Europe. Ah, motorbike. Yeah, motorbike. Yeah, yeah. Dzień dobry Państwu. Godzina wczesna, za 27. Ja już wyszedłem ze swojego apartamentu. No bo na dzisiaj mam mega ambitny plan. Nie wiem, czy uda mi się go zrealizować. Bo spróbuję dostać się stopem do Nikozji. No i jeszcze stamtąd będę musiał wrócić też tutaj z powrotem do Larnaki. Włączyłem GPS-a po drodze, spróbuję jeszcze tam na mapie wypatrzyłem ogarnąć parę tematów. Jakiś tam kolejny kościół prawosławny. No i chciałbym też zobaczyć takie tutaj słynne wiadukty, akwedukty. Dotarłem tutaj w okolice kolejnego kościoła prawosławnego, ale to nie jest, przynajmniej nie wygląda na jakiś stary kościół. No i jeszcze zamknięty. Jest przed 7:00. Nie wiem, o której tam otwierają. No ale to chyba nic specjalnego. Takie kościoły już mnie trochę zaczynają nudzić. Teraz idę już w kierunku tych akweduktów, o których wcześniej wspominałem. Akwedukty zostały wybudowane w 1750 roku i składają się z 75 łuków. Akwedukty działały do 1939 roku, czyli pewnie do momentu wybuchu II wojny światowej. Ja już jestem gdzieś tutaj na obrzeżach Larnaki. No może jeszcze nie obrzeża, ale już od centrum oddaliłem się dosyć sporo. Widzicie, jak to wygląda. Jakaś taka większa główna ulica. Wszędzie knajpki, ale jeszcze pozamykane, bo za wcześnie. Sprawdziłem temperaturę, jest 9 stopni. A później koło południa, 13-14, ma być nawet 21 i pełne słońce bez chmurek. Na Cyprze pasmo górskie, tak zwane, to są góry Trodos, wśród których najwyższym szczytem jest góra Olimp, która ma 1951 metrów. Są tam różne szlaki, są zjazdy na narty, także przypuszczalnie teraz tam leży śnieg, są jakieś wyciągi, no ale to ja teraz tak trochę może tu zmyślam, opowiadam to, co doczytałem. Raczej w ciągu tego mojego tygodniowego pobytu tutaj nie uda mi się tam dotrzeć, ale tak informacyjnie. Tam jest taki billboard i jest podana cena, 2 bedrooms, czyli dwupokojowe mieszkanie, cena od 200 tysięcy euro. Wygląda. O, ja już widzę akwedukty, są tam. Idziemy. Dotarłem tutaj w okolice tych akweduktów. Powtarzam, 1750 rok. Funkcjonowały do momentu rozpoczęcia II wojny światowej. W tej chwili są zamknięte. Ja tam spróbuję wejść. Zobaczymy, czy po tym się da chodzić. Podejdziemy trochę bliżej. Na mapie Google te akwedukty są oznaczone jako numer 1, bo kawałek drogi stąd są drugie bardzo podobne, ale nie wiem, czy tam będę szedł, już chyba nie będzie to miało sensu, szkoda czasu. Kurde, to jest chyba taki tylko mur,
Zobaczcie. Nie można wchodzić. Nie wolno wchodzić. Duże ryzyko spadku z dużej wysokości. Ale widzę, że to jest takie mega wąskie, także nie wiem, do czego ten akwedukt kiedyś służył, będę musiał doczytać. Tutaj środkiem po prostu taka jakby jest szczelina. Może woda tędy płynęła, nie mam pojęcia. No nie pochodzimy po tym, tak to wygląda. W wakacje miałem okazję pojeździć stopem trochę po Gruzji, co możecie obejrzeć na moich poprzednich vlogach, na moim kanale. No teraz pobawimy się trochę tutaj na Cyprze. Będę miał jakieś porównanie, no i będzie okazja trochę, żeby pogadać z jakimiś ludźmi. Na zegarku mi wybiło ponad 8000 kroków, a ja dalej jestem tutaj w Larnace, tu jakiś kolejny kościół. Idę teraz tam, tam jest jakaś taka galeria handlowa, Larnaca Mall, Metropolis Mall, tak to się nazywa. Idę i idę i końca nie widać. Tutaj ładnie wszystko zadbane, naprawdę chodniczki, jak widzicie, eleganckie, ulice. No spora jest ta Larnaca, niby dużo ludzi tu nie mieszka, ale wiadomo, zabudowania są niskie i ciągnie się tutaj to kilometrami. Jak widzicie, stoję tak jakby trochę po niewłaściwej stronie drogi, znaczy tutaj to jest ta właściwa, bo jeszcze raz przypominam, tutaj obowiązuje ruch lewostronny, także jedziemy w tamtym kierunku. Udało mi się taką polówką tutaj z panem podjechać kawałek. Nie filmowałem w środku. Sympatyczny gościu. Podrzucił mnie. No nie za duży odcinek drogi. Może tam ze 3 km, ale zawsze coś. Gościu dobrze gadał po angielsku. Trochę gadaliśmy, pytał o Ukraińców w Polsce. Mówi, że tutaj też jest ich trochę. Że nawet ma jakieś tam apartamenty, które wynajmuje Ukraińcom. Także tak to wygląda. No i nic. Kawałeczek podjechałem. Będę próbował łapać kolejnego stopa dalej. No nic. Macham tutaj. Spróbuję kogoś zatrzymać. Trochę nieporozumienie, bo tu wyszedłem na autostradę. Przed chwilą mijałem znak, że piesi, no wiadomo, jak na każdej autostradzie, piesi nie mogą tędy chodzić. Nikt też tutaj na stopa się nie zatrzyma, bo tutaj wszędzie linia ciągła, duże prędkości. No jest trochę skucha. Szedłem tutaj poza barierki z tej autostrady. Idę tutaj wzdłuż tych barierek przez jakieś krzaczory. Tam jest druga droga równoległa, ale niestety jest ogrodzenie. Może tu przeskoczę. O, tutaj jest siatka trochę obniżona, przejdę. Idę. Przeskoczyłem tu przez taką siatkę. Jestem teraz na jakiejś takiej drodze równoległej do tej autostrady. Tutaj ruchu żadnego nie ma. Idę. Zobaczymy, gdzie dojdę. No na razie trochę skucha jest. Trochę inaczej sobie to wyobrażałem. Nie no, wpieprzyłem się na niezłą minę. Idę cały czas wzdłuż tej autostrady. Tutaj takie ogrodzenie, płot, przez który wcześniej przeskoczyłem. Tutaj zobaczcie, no po prostu jakieś górki, pagórki. Od czasu do czasu jakiś domek. Idę taką drogą byle jaką. Tam w oddali jest jakaś inna droga, to nie jest chyba autostrada. Może tam uda mi się złapać jakiegoś stopa, bo ta droga prowadzi mniej więcej w tym samym kierunku. Także spróbuję zaraz tutaj jakoś obejść, tam dojść. Może tam mi się uda. Tak to bywa niestety.
takie są uroki, nie zawsze jest kolorowo i wesoło. Tak to jest, jak się jeździ sam, samemu na spontana. Wiadomo, wygodnie było, można zawsze było sobie kupić bilet na autobus międzymiastowy, bo takie tam wiem, że jeżdżą, kursują. Nie orientowałem się nawet, ile to kosztuje, ale mi nie o to chodzi, no. Jest ryzyko, jest zabawa. Tutaj ruch znacznie mniejszy, no ale trzeba próbować. Chyba stoję nie po tej stronie, co trzeba, bo po tej stronie auta jadą w tamtym kierunku, a ja muszę jechać w tamtym, czyli muszę przejść tutaj chyba na drugą stronę. Z tego wynika, o tak, tutaj i tutaj próbować coś kurwa łapać. Z tego miejsca do Nikosji mamy 37 km, także tak naprawdę niewielki odcinek pokonałem. Z tego tak naprawdę większość z buta, jedynie tam jeszcze w tej Larnace pan mnie podwiózł, ale to dosłownie kawałeczek, może 3 km, a tak to z buta przyszedłem już 18 tysięcy kroków. Idę już tutaj parę minut i nic tu nie jedzie, no. Masakra jakaś. A tu takie bezdroże. Myślistwo zakazane, taka tutaj informacja. Niestety ta droga jest mało uczęszczana, wszyscy jadą raczej autostradą. Tutaj naprawdę już dłuższy czas idę i dosłownie parę samochodów przejechało. No nikt niestety nade mną się nie ulitował, żeby mnie zabrać. I'm Polish, from Poland. Polish. Ah, yeah, yeah, okay, nice. You don't mind, I take it. No. You don't mind? No. Yeah, I'm making... I have a YouTube channel, yeah, you know. YouTube the same. You got the same? Yeah, oh, nice. You traveling a lot around the world? Or? I was before in England, 5 years. In England? I have motorbike and go around to the Europe. Ah, Euro trip motorbike. Yeah, motorbike. Yeah, yes. So have you ever been to Poland? Poland, no, not yet. No, not yet. Okay. I would like, yes, to come again, yes. No. How long you have been in Cyprus? Now or? 2 days. Two days. Now. 2 days, and I'm going to stay here for another five days. So only 1 week here in Cyprus. Only traveling. Vacation, yes? No, traveling, vacation, yeah. Holiday, short holiday. Okay, nice. And after go back or different country? No, go back to Poland. Yeah. Okay. Go back. No i dobra, tutaj pan mnie zabrał taką jakąś ciężarówką. Podjadę jakiś tam kawałek. Gdzieś mnie tam potem wyrzuci. No ale w końcu udało się coś tutaj złapać. Jedziemy, tak to wygląda. Pana nie będę filmował, bo może sobie nie życzy. Jedziemy. Powoli do przodu. No i gitara, udało mi się podjechać tutaj nawet spory kawałek. Nie wiem, może 15, może 20 km. Stąd mam do Nikosji 13 km. Gościu bardzo sympatyczny wyrzucił mnie tutaj w jakimś takim, nie wiem czy to miasteczko, nie wiem co to jest. No i tutaj za chwilę będę próbował łapać coś dalej. Tak jak mówię, zostało mi gdzieś 13 km do Nikosji. No ale nie jest źle, nie jest źle. No mówię, trochę stresu to wszystko kosztuje, ale później naprawdę to cieszy, jak jednak ktoś się zatrzyma i zabierze i fajnie się z kimś pogada, nawiąże jakiś kontakt. Akurat ten facet, który mnie zabrał, też był jakimś tam youtuberem. No i chwilę z nim pogadałem, fajnie było. Gitara, teraz próbujemy przemieścić się dalej. Chyba tutaj stąd odjeżdżają autobusy do Nikosji, ale
Autobus podobno kosztuje jakieś śmieszne pieniądze, 2,5 euro. No ale nic, ja spróbuję złapać kolejnego stopa, jak sobie tutaj zjem tego burgerka. Teraz tu trochę przysiądę, odpocznę, zmachałem się. Przerwa. Dziesiątki samochodów, żaden nie stanie. Tutaj jest zatoczka, tu jest jakiś przystanek niby autobusowy, ale ten... Nie ma żadnego rozkładu, nic nie ma, no. Nikt się nie zatrzymuje. Jadą w pojedynkę, pojedyncze osoby, ale nikt nie ten. Nikt się nie chce zatrzymać. Chowam kamerę, może się boją tej kamery, nie wiem o co chodzi. No i chuj, podjechał autobus, wsiadam w autobus i jadę autobusem. Cena biletu 2,40. Także nie ma się co wygłupiać. Postałem parę minut, kilkanaście samochodów mnie minęło. Nikt nie chciał mnie zabrać, także wsiadłem do normalnego autobusu jakiegoś tu miejskiego, podmiejskiego i jedziemy. IKEA. No i jadę tym autobusem miejskim, 2,40 niedrogo i dojadę do centrum Nikozji. Jakieś 13 km, także jak ja na taki odcinek na transport publiczny, nie jest jakoś to drogo. Spoko, nie było sensu naprawdę tym stopem się tutaj męczyć, bo bym tam stał i stał, bo widzę, że no to nie jest Gruzja. Moja koszulka z orłem tutaj na nich nie działa. Nikt nie chciał mnie zabrać, pomimo że tych samochodów tam dziesiątki przejeżdżało, naprawdę w ogóle zero zainteresowania, także wolałem tutaj, a szkoda czasu, bo właśnie wybiła 12, jest południe, no a chciałbym trochę czasu w tej Nikozji spędzić. Transport łączony, trochę stopem, z dwoma przesiadkami, dużo z buta. No i później już za 2,40 transportem takim tutaj publicznym. No miasto jest ogromne. Na razie namierzyłem jakieś tutaj Muzeum Cypryjskie, które jest niedaleko. Spróbuję się tam dostać z buta. No flash, no flash. No i elegancko. Jestem w Muzeum Cypryjskim w Nikozji. Wejście darmowe. Także pooglądamy trochę. Widzę, że tutaj bardzo często te wstępy do tych muzeów są darmowe, także rozwiązania tego typu jak w krajach skandynawskich. Jakoś jest to przez państwo dotowane i można za darmo sobie tutaj wejść i coś tam pooglądać. Jakieś tutaj, o proszę bardzo. Eksponaty, wykopaliska. Filmować nie ma problemu. Pan mówił tylko, żeby nie używać flesza. Nie wiem, dosłownie 700 metrów od tego miejsca, w którym wysiadłem, gdzie był ostatni przystanek autobusowy. Tak to wygląda. Nie będę was tutaj zanudzał. Trochę widzę tego tutaj jest, także jak najbardziej gratisowo można przyjść i pooglądać.
Muzeum Cypru w Nikozji zaliczone. No warto było, tam tych artefaktów trochę jest. Tym bardziej, że mówię, za darmo. Wstęp bezpłatny, także no, można zajrzeć. Teraz idę do Muzeum Motocykli, takich starych motorów. Nie wiem, czy tam będzie trzeba coś płacić, czy nie, ale jest to gdzieś tutaj niedaleko, także zobaczymy. No, szukam jakiś tutaj na bieżąco, sprawdzam na mapie, co tu można w tej Nikozji zobaczyć. Ruch duży, samochodów sporo tu jeździ, jak widzicie. Tak wygląda policja. No i spróbuję jeszcze dzisiaj przedostać się na drugą stronę, tą turecką. Podobno tam jest taniej, no i jest bezpiecznie. Z tego, co rozmawiałem z gostkiem, który mnie zabrał autostopem tam kawałek, mówił, że nie mam się czego obawiać, tam spokojnie, i że można zobaczyć jakby różnicę, kontrast, jeśli chodzi o miasto, tutaj o tą część grecką i tą część turecką. Także myślę, że warto. Paszport mam ze sobą, bo tam już tak jak na Cypr możecie przylecieć tylko i wyłącznie na dowodzie osobistym. Tak, żeby przejść na tą część turecką, wymagany jest już paszport. Dobra, tyle.